Tak, dzień dobry Państwu, zapraszam serdecznie. Tu można kurtki zostawić, jeżeli ktoś ma takie życzenie. Witam Państwa naprawdę bardzo serdecznie. Nazywam się Magdalena Jaworska, jestem współwłaścicielem i dyrektorem tego miejsca. I powiem Państwu, że moment jest dla mnie bardzo wzruszający, bo nigdy nie myślałam, że stworzę takie miejsce, w którym będę gościć tak cudownych ludzi. I mówię to jako wnuczka powstańca warszawskiego. Mój dziadek zginął trzeciego dnia powstania. To Państwu się należą brawa. I naprawdę głos mi się łamie i nie wiem, czy coś rozsądnego powiem o tym miejscu, bo przede wszystkim dziękuję Państwu bardzo, że jesteście, że byliście wtedy. Trzęsę się cała, naprawdę, bo to jest dla mnie taki moment bardzo wzruszający. Muzeum Sztuki Fantastycznej to jest miejsce, które stworzyłam ze swoim mężem. I to jest takie nasze marzenie, to jest takie miejsce, do którego szliśmy całe nasze zawodowe życie. Miłość się zaczęła od Beksińskiego i to on nauczył mnie tej wolności, ponieważ nie nadawał tytułów. Mam nadzieję, że Państwo chociaż troszeczkę też wejdą w ten świat i rzeczywiście poczują się tak swobodnie, bo mówię, zawsze szukałam wolności w sztuce, tu znalazłam. Natomiast tutaj mamy wystawę, w tej chwili trwa wystawa indywidualna prac Jacka Szynkarczuka, cudownego, wspaniałego twórcy, właśnie tworzącego w kręgu tej sztuki fantastycznej. Pan tu powiedział, że to jest frapująca nazwa i dlatego pan się pojawił. Fantastyczna to jest taka sztuka, gdzie albo w jakichś nierzeczywistej rzeczywistości, czyli wymyślonej rzeczywistości, pojawiają się prawdziwe postaci, albo odwrotnie, czyli w ogóle postaci fantasy w jakimś realnym świecie, albo w ogóle wszystko jest absolutnie nierealne, tak jak bardzo często właśnie u Zdzisława Beksińskiego, gdzie jest to rzeczywiście w 100% wytwór wyobraźni artysty przeniesiony na płytę bądź płótno. Tutaj większość prac jest na płytach pilśniowych. Zapraszam Państwa serdecznie do podróży po tym moim świecie. Jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję za to, że jesteście, za to, że przyjechaliście do nas. Thank you.
ale i technika wypadała. A tutaj do tego jak było. Pan tam wprowadzenie robił się? Tak, tak. Ale ja jestem szaleńcem w tym przypadku. Bardzo się cieszę. To idziemy tam. Tak. Prosty. Coś niesamowitego, co Jerzy Duda Grach zrobił, a mianowicie to są dwa obrazy z całego cyklu, ale Jerzy Duda Grach zilustrował wszystkie utwory Fryderyka Chopina. Odwiedził wszystkie miejsca, w których Fryderyk Chopin bywał, oprócz Francji. Wiadomo było, że ma tętniaka.